Witam Was tutaj, cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus w mieście, w którym zrobiłem podstawowy błąd. Mianowicie mamy aktualnie falę umarłych. No ale co tu dużo bym się dziwić, no. Jeżeli napostawiasz multum ludzi, a później nagle wszyscy zaczną umierać, bo im się skończył wiek, no to chyba nie ma co się nawet bym powiedział dziwić, że wszyscy teraz umierają. Ważne, żebyśmy tylko mentalnie nie zbankrutowali. Tak, tu widzę, żeby się przydało im jeszcze jedno krematorium. W takich przypadkach to tego, no, trzeba napostawiać. Tu nawet widzę, że już zaczęli umierać, a tutaj akurat ta dzielnica nie była aż taka stara, bym powiedział. No, tak czy siak, możemy tutaj postawić takie jedno gdzieś tutaj siebie. Nie przy szkole może. Może nie przy szkole, mimo wszystko chcę ich uczyć dobrych rzeczy, a nie, tu macie krematorium dzieci. To byłoby złe, bardzo złe. To tak, zobaczmy w ogóle, ludzie korzystają z tego dworca, okej, okay, bo on jest tak trochę na oddali tutaj postawionym. Nie mówię, co tych tramwajów, które tutaj będą jeździć. Będą. No, nawet widzę, że tutaj on już dojeżdża. Chociaż nie wiem, czy ja coś z tym tramwajem nie miałem tutaj do zrobienia innego. Bo ten pomarańczowy, on... Nie, on jedzie z innej strony, tak, on tutaj nie dojeżdża. Linia, która ma uniwersytetu, tutaj jest właśnie druga miejscówka na niego. Jakby coś. O, i zobaczcie, teraz tutaj dużo ludzi zaczęło korzystać z tego części. Może dlatego, że tutaj jest taki darmowy park. Zrobiliśmy je. Może im o to chodzi. Kto wie, kto wie. Nie wiem. Tu widzę ewidentnie. Ale to akurat ewidentnie widzę. Czekajcie. Zobaczmy, czy jak wejdziemy tutaj. Jest dochód z tego parku. Pomimo tego, że nie ma faktycznie wejść, to za wszystkie kafejki i inne gadżety ludzie i tak płacą. A nie, dobra, jest jedno wejście. Dobra, jest jedno wejście, a dalej to się wchodzi od parku. Jakkolwiek to cokolwiek zmienia. Dobrze, no mamy bardzo duże, widzicie, sekcję umierających ludzi i z tym nic nie możemy zrobić aktualnie. Tu widzę, jest napis sport, ale my go mamy tutaj, więc tu możemy go faktycznie usunąć. Ja dawno nie grałem w tą wersję CDs, oczywiście, żeby nie było. I tak, tu widzę, mecz był odwołany, prawdopodobnie było zatopione, bo tu się dużo działo. I tu mamy jakąś krótką kolej jednoszynową dojeżdżającą do tej stacji. Dobra, to ona niech sobie tu będzie. Dalej, mamy jakieś... Okej, okay, tutaj mamy podczepienie, jeżeli chodzi o naszą kolej jednoszynową. I w ogóle, jak tam sobie radzi ten nasz uniwersytet? Bo z tego co pamiętam, tu był problem, bo ludzi nie ma. Tak, studentów nie ma. Atrakcyjność jest dobra, prace naukowe są dobre. A ludzi jak nie ma, tak nie ma. Muzyka w tym roku, okej. Co możemy tu zrobić? Możemy to i to. Dobra, tak, ale więcej na razie tutaj jeszcze wam nie będę dawać. I tak będziecie się bić. Tak, tu do kina bardzo dużo ludzi chodzi. No w sumie nic dziwnego, bo to jest jedyne kino w naszym mieście. Chyba, że jakieś prywatne się potwierały. To jest jedyne, które ja postawię, no bo nie da się więcej też siłą rzeczy postawić. Tu widzę, jest bardzo dużo ludzi. Zobaczcie, stąd jedzie tu. Czyli prawdopodobnie do naszego tutaj części uniwersytetu. Już nie mówiąc o tym, że tutaj jest ogólnie ten dworzec bardzo używany, bo drugi pociąg, który jedzie stąd, jedzie wiecie gdzie. Czekaj, to jest chyba ten właściwie. Tak, to jest ten pociąg. Drugi pociąg jedzie do tego miejsca. Tu. A, i wraca. No tak, bo my chyba nie otworzyliśmy, albo otworzyliśmy, już nie wiem. Sekcję, tak, jeździ już tutaj pociąg. I to jest chyba ten nasz hidzior. Bo tak, bo on wjeżdża faktycznie, jak widzimy tutaj, do centrum miasta. Jedzie przez przemysł. Tu, a, i dojeżdża tutaj. No to tak, no to tutaj jest po prostu... Tu by się przydał, wam powiem szczerze, większy dworzec niż taki, jaki postawiliśmy sobie, ale on tu miał być chwilowy i nie miało być tu aż tyle ludzi, a skończyło się, jak widzicie, na załącznym obrazku. Dobrze, trochę ludzi się chce budować, trochę nie. To jest idealny powód, abyśmy to rozwinęli dalej w tę stronę. Zegarek włączony. Jeszcze raz sprawdźcie.
to trzeba by na pewno, bo czasami mogę zapomnieć czy coś, nie wiem. Dobra, to tak, widzę, że tutaj mam jakieś podłączenia, cuda nie widy. I tutaj, tak, tu ogólnie, nie wiem czy wiecie, ludzie korzystają z naszych promów. Ja bym bardzo zdziwiony, kiedy się dowiedziałem tego. Z tego korzysta tyle, z tego tyle. Ludzie chcą płynąć, tutaj już słowem, później korzystając z tej kolejki. No i później tutaj się już kręcą. Prawdopodobnie idą tutaj, na tej części. No. Więc jakby coś faktycznie tutaj, coś co nie coś się dzieje. Dobrze, co do akademików, to tutaj się dużo nie zmienia. Pokaż mi studentów. Nie wiem jakich tutaj ściągnąć, mogę to bardziej zalesić, może już będzie ciekawiej. Ale aktualnie póki co nie mam pomysłów i na razie nie będę tutaj na siłę coś, czegokolwiek wymyślać. Dobrze, zobaczmy. Pojedyncze jednostki jeżdżą tutaj. Mamy tutaj też te sterowce. I to miał być jakiś pomysł na podłączenie tego bezpośrednio z inną częścią chyba mapy, tak? Tu jest swanego ciekawe podłączenie, to jest chyba... A. No to rzeczywiście jest odjechane. To już chyba... Czy to jest ta na tej linii? Nie, a to jest z kolei ta inna linia. Ta linia może mieć powodzenie, no bo ona i tak mimo wszystko widzimy sobie, jak ona jest wykorzystywana. Dobrze, cały czas jesteśmy na minusie, ale już coraz mniejszym. No tak, mamy tutaj statki podpięte i widzę, że no właśnie, o, proszę bardzo, 1, 2, 3, 4 i tam widzę kolejny, piąty, płyną tu do mnie, więc to jest bardzo dobra, pocieszająca wiadomość, że w końcu jakiś spot będzie miał tutaj dosyć niezłą infrastrukturę. Dalej, kolejną rzecz, jaką byśmy musieli tutaj zrobić, a właściwie nawet nie musieli, a chętnie zrobili, to dookoła tego parku widzimy ścieżkę, a ta ścieżka powiadamy nas, iż chcemy postawić tutaj park. Tylko, żeby postawić park, my tu musimy właśnie powalczyć z tą strefą. I to będzie dobra zabawa. Niestety. Chyba, że możemy tutaj zrobić jeden trik. Jeden trik może nam tu nawet zadziałać. Tylko tak, trzeba wyłączyć oczywiście wszystkie rzeczy. Może poza tym. Tego nie trzeba wyłączyć. Cyk. Postawimy tutaj bramę sobie główną. Małą oczywiście, no bo co tu dużo mówić tutaj. I jest podpięta. Jest podpięta. W takim wypadku to nam się udało. Bo możemy teraz tutaj bardzo ładnym, prostym sposobem. Stąd ją tu podłączyć z tym. I mamy park. Oczywiście trzeba go tutaj teraz jeszcze rozciągnąć teraz po całości, ale to chyba już nie będzie trudne. Najtrudniejsze mamy ze sobą. A powiedzmy, że sobie dojedziesz tutaj, dotąd. I dookoła po prostu to ogrodzimy. Gdzie jest ten średni? Średni. Średnim tutaj to po prostu ścieżka ogrodzimy, tak? Bo wiadomo, że ten nasz po środku to i tak jest nasz stadion narodowy. Coś dla naszego kampusu. Humaniści nie wiem jak to gra. Co się teoretycznie, no wiadomo, humaniści też powinni grać. Można być tam się. Nie, nie wiem. Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie właściwie. Nie w teorii nie powinno. W taktyce to jest City Skylines. W taktyce to jest City Skylines. No i to jest dobra odpowiedź. Dobra. To sobie tak to zetniemy. I tu jakby coś możemy sobie jeszcze tak ściąć. Dobra, i tu jest idealnie. Tutaj sobie też zetnijmy. I tutaj też sobie zetnijmy. Dobra. Nasz park powiedzmy, że jest już postawiony. Możemy teraz postawić pierwsze atrakcje. To tak, ja tutaj nie sądzę, a jednak jest trochę miejsca. Żeby dało się dużo wstawić, ale widzę, że jest więcej miejsca niż bym się spodziewał. No i teraz tak, trzeba postawić oczywiście go na obszarze parków. Więc proszę bardzo. Tak, w teorii moglibyśmy zamknąć całkowicie ten park, ale tutaj postawienie tejże części jest... No dobra, jest wykonalne. Jest wykonalne. Tak, bo to jest tu, to jest tu. Czekajcie, a jak ja... Czekaj, jak ja to postawiłem? To jest ciekawsze, jak ja to tu postawiłem. Chyba widzę.
widzę, jak ja to wstawiłem i to oznacza, iż ja nie mogę tutaj postawić bramki wejściowej do parku z przyczyn technicznych, bo ona tutaj jakby, w sensie da się to postawić, ale bym tyle pokręcił, żeby to mi się celnie uświęca środków, tak powiem. Tyle mojego kręcenia by tutaj nie dało mi danego efektu, jaki bym chciał uzyskać. Dobrze, to sobie postawmy wejście. Proszę bardzo. Czy tak, czy ty w ogóle ty jakoś jesteś podłączony z tym, że faktycznie się da się dojść? Bo ja bym powiedział, że nie. Ale mogę się mylić. I mam nadzieję, że się mylę. No bo najwyżej będę mógł dochodzić tutaj do tej części na okrągło. To też nie jest taki zły pomysł właściwie. Jeżeli będzie mi się chciało, to ja nie mówię, że nie. Dobrze, to tak, to ja byśmy też czynili się stawili. Okej, tutaj tu mi się nie postawi to i. Szkoda. To może tutaj, bo to będzie najbliżej tej obydwu części. No, mogę jeszcze go tak wykręcić? Mogę. Dobra, to tak, tutaj i tu damy sobie... A, bo mamy jeszcze coś takiego jeszcze mamy. To chyba... Też tu nie wyjdzie. Nic tu nie wyjdzie. To jest bardzo mały park, tak? Tutaj ledwo cokolwiek wchodzi. Ale tu sobie powiększyć musimy go, bo tutaj widzę, że się dają problemy, a tutaj spokojnie bym mógł jeszcze coś dociągnąć. No, ale tak, tutaj sobie postawimy taką małą część parkową, czyli na przykład taką altankę. Tu sobie postawimy inną altankę i tu sobie postawimy faktycznie naszą kafejkę. W tą stronę. I drugą przeciwną stronę. Kafejki nigdy za mało, bo kafejki mają chyba największy zysk z całego parku. No i teraz sobie poustawiamy po prostu to co jakiś czas, tak żeby nasi ludzie mogli sobie coś po prostu popatrzeć. Niech na trochę przydatne. Tak, to jest trochę przydatne. No, tu jest taki ostatni, jaki mogę wystawić, to przychodzę. Niektórych miejscach będzie więcej, niektórych bliżej, w zależności od miejsca. No i jedyne, co tutaj widzę, to jeszcze faktycznie chcecie wodę. Wodę, a tu mamy ogrzewanie jeszcze, na Boga, a to... To wam wszystkim damy ogrzewanie, żeby nie było, że jestem złym człowiekiem i nie daję ogrzewać. I że musicie siedzieć w zimie. Akurat jest teraz taka pora roku, że faktycznie ogrzewanie się wam może przydać. Jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy się Snowfall pojawi, to w najbliższych dniach. Seria ze Snowfallem. Jeszcze nie ma co prawda u nas śniegu, ale się pojawi niedługo. Pytanie kolejne. Czemu nie mamy pieniędzy? Nie muszę sobie na nie odpowiadać, bo chyba wiemy, ale... Ależby aż tak? Że ja w ogóle nie... Tak, nie wiem, czy to ja pokazywałem, ale tu faktycznie mamy całą gotową autostradę. Jeszcze nie zastanawiałem się, który kawałek kupujemy. Ale zobaczymy. Tak czy siak, jak widzicie, tutaj ta droga, tam bym na pewno dzisiaj chętnie podłączył. Bo ona trochę tutaj to miasto podłączy od tej strony, bo tutaj, no widzimy, jest jeden samochodzik, drugi samochodzik. A tutaj jest przygotowany na węzeł z drugiej strony. I tu miałby być most, ewentualnie. Chociaż tutaj właściwie moglibyśmy zrobić faktycznie most, ale inny. I tu zrobić tą wyspę jako więzienie i... No czekaj, w sumie jakbyśmy to zrobili jako wyspę, jako więzienie, to nie byłoby złe. Albo wyspa turystyka. No obydwie opcje są dosyć bardzo ciekawe. Póki co możemy zainwestować w... No po prostu, aby tutaj było podłączenie tak drogowe. No tak, to byśmy na razie po prostu... No bo najpierw poczekajmy, aż trochę zbieramy pieniędzy, bo jak zaczniemy się jeszcze tym bawić, to chciałbym już to skończyć. To jak widzicie, jest idealnie wyprostowany, prosta nasza autostrada. I ona się tutaj już idealnie ciągnie cały czas prosto tu. I tu mamy... korki. Tak, tu mamy korki. No, to chyba nic ciekawego.
Właściwie jakbyśmy zabili odtąd już, to nawet tutaj dałoby się zrobić jeszcze o, taki wjazd. I tu byśmy mogli nawet zmniejszyć. Może bez przesady. A jakby coś byśmy mieli coś takiego i wtedy by mieli tutaj jeszcze dodatkowy ekstra jeden wjazd. Tak, tutaj jest do kitu zrobione skrzyżowanie. To jest bardzo dobre, to skrzyżowanie zrobione. Pierwsze mamy tutaj to. Nie, to my tutaj wywalimy stąd. I tu widzę, że jest ta szkoła. Tą szkołę zostawimy, ale tutaj tą drogę musimy. Musimy ją trochę przenieść chociaż. Czy jak ją wstawimy tak tą drogę, to się podłączy? O, jak zacnie. I stąd byśmy po prostu tutaj zrobili jakiś przejazd górą, nie wiem, nie wiem, cokolwiek. Widziałem, jakieś było jeszcze przejście, pozostało po tamtej. I tak, tutaj mamy ten wjazd do tunelu. My go trochę przebudujemy, bo tutaj ten wjazd do tunelu jest... Powiedzenie, że staroświecki jest nieładne, ale pasuje tutaj. Ponieważ mamy tutaj rozjazd w dwóch kierunkach tego naszego pociągu, co oznaczałoby, że tu w dwóch kierunkach. Więc my tutaj sobie to szybko przebudujemy. Czyli tak, po pierwsze, wywal to. Usuń to. I nasz pociąg będzie jechać sobie tak. Jeden sobie pojedzie tu. I byłoby miło, gdyby, ale to jest niemożliwe. Gdyby tutaj nam właśnie zrobić sobie coś takiego. Chyba, że... Czekaj, to jest możliwe. Nie jest możliwe. To jest możliwe. Nie jest możliwe. Stygiskanie ci potwierdziło. To nie jest możliwe. No dobra, to tak czy siak. To możemy sobie przenieść naszą szkołę do nawet takiego miejsca. I to już mi daje pole do popisu, aby tutaj faktycznie zmieścić ten tunel. No a najpierw zacznijmy od podstawy. Czy tutaj da się puścić? Co? Co? Jak to się nie da tutaj puścić? No, jest trochę dziwnie słupek. Faktycznie trzeba zrobić lekki zjazd w dół. No ma to tak, lekki. Powiedzmy, że to jest lekko. I że ja jestem panienką. No, proszę bardzo. To mamy zdobędne już ze sobą. I dzięki temu tam powinien nam zrobić się raz już tunel. Też będzie prościej. Tak, bo no tak, to tak to nie pójdzie. Dobra, a szkołę trzeba jeszcze trochę przenieść. No niestety. Niestety, ale przy takich akcjach zazwyczaj te budynki nie lubią być przenieszone. Dobra, tak, tu widzę, że nam się ewidentnie drut usunął, co nie jest dobrą wiadomością, bo drut lubi być. Okej, i czekaj, jak ja teraz zrobię ten od dołu, to się znowu nie wali? Nie, nie wywali się, świetnie. Dobra, no i tak, tu widzimy, jest podłączenie właśnie tego. Więc my sobie tutaj oczywiście podłączymy stąd, ale na wicie. Cyk i cyk, dobra, i stąd, no właśnie, stąd najlepiej byłoby to zrobić w ten sposób, tylko że tu jest takie straszne załamanie terenu. Czy ja mogę cokolwiek z tym zrobić? Czy od razu będzie marudzić, że tu slip, tu slip? Chyba będzie marudzić, nie marudził. Świetnie. I stąd będzie oczywiście podobny zjazd, a mianowicie też będzie w dół oczywiście, tak? To jest H do każdego pewnie. No i zobaczmy, czy tutaj... Nie, na pewno nie jest tamtej. No. Niech ci będzie. Tylko to już musi być tu na dole, czyli powiedzmy, że tak. I tu byś sobie wyjeżdżał i brak funduszy! A to coś nowego, nowy komunikat. Takiego nie widziałem dawno. Nie no, oczywiście, że czegoś takiego nie zrobimy. Dobra, mi się w głowie musiał pokręcić. Dobra. Świetnie, i tu mamy zjazd. I tak, tu widziałem, tu jest to wodowy pociąg, dobra.
Póki tego nie naprawimy, pociągi nie jeżdżą. No bo nie mają jak dojechać, nawet bym powiedział. No tak, stąd musimy sobie zrobić prosty przejazd dołem. No nie taki prosty, skoro kosztuje aż 5000, a 5000 nie małe. Okej, okay, przyspieszmy może sobie jeszcze czas. Dobra, i stąd tutaj sobie dojedziemy, no powiedzmy, że nawet dotąd, żeby już oszczędzić fundusze, co i tak daje nam 3600 do wyciągnięcia z naszej ładnej skarbówki. Mi się ostatnio spodobał bardzo taki tekst. Skąd ma pani ten samochód? Do urzędniczki. Na urzędniczka. Z podatków. To jest mój tekst. Wybrany teraz. Dobra. Zawracam, jednak nie lubię ciebie. Dobra, no i to taki skrót powinien być idealny. Teraz tak, nasz tramwaj cały czas ma nas... Co on kurde robi? Więc tramwaj też trzeba nastawić. A właściwie to nawet bym powiedział naprawić. No tak, zacznijmy od podstawy, czyli od tego. Co on tu od... Dobra, widzę, że tu był ruch. A nawet bardzo duży ruch, pieszy. Ale dobra. I tak, podłączenie drogowe zrobione. Teraz co do tramwajowego. Mamy dwie opcje. Tak, co do tej drogi też mamy dwie opcje. Albo naprawiamy je tak jak było. Czyli, że na przykład jedzie sobie nasz tramwaj z daleka. I tu wykręcamy sobie pod tym. To jest... Czekaj, zobaczymy, czy w ogóle da się przyjechać pod tym. Da się przyjechać pod tym. Ludzie chyba są wtedy jeszcze zgłupieli po tym, jak ja im to wyburzyłem. I tutaj zrobić sobie pętelkę. Chyba to jest najlepsza opcja. Bo najmniej psujemy tego, co tu wcześniej już było. I dosyć dobrze to będzie wyglądać po latach. I tu w teorii nawet byśmy mogli zrobić już powrót, ale ponieważ tam jakieś budynki jeszcze zaraz wciśniemy, nie pytajcie jak, tak? Po prostu wciśniemy. Też ja jestem ciekawy, jak ja to zrobię. A to już jest źle. Poczekaj, tutaj niby to tak zawróciłoby, ale... O, teraz się rozumiemy. No, no i tak. A i teraz, patrzcie, wszyscy teraz tutaj chodzą na przystanek. To jednak ci ludzie nie są tacy głupi. Tutaj sobie zróbmy to. I teraz tak. Jak tutaj była ta droga, to ja bym tutaj sobie... O, właśnie. Poczekaj. To bym naprawił jakoś, ale naprawił. Bo mimo wszystko to się dosyć nieźle rozwaliło. A no właśnie. Właśnie o tym mówię. To się dosyć nieźle rozwaliło. Chyba trzeba było to zostawić, jak już było. Jak już było, to trzeba było. Było. Okej, dobra. Zrobimy to. Tylko tu sobie zrobimy po prostu ostrzejszy zakręt i tu sobie zakręcisz. Dobra. To tak, tu przystanek wrócił na miejsce, teraz tylko trzeba go podłączyć do sieci, a to się zrobi... Albo się nie zrobi. Jakoś tutaj było to podłączone, tak? Jest podłączone. I miejmy nadzieję, że będzie działać to podłączenie. Sprawdźmy. Działa. Świetnie. Dobra, mamy podłączenie, jeżeli chodzi o tą część. Natomiast jeżeli chodzi o tą część, no to co ja tu wam mogę powiedzieć? Budynki się będą budować. Widzicie tutaj, to jest wyższa szkoła myślenia zawodowego. Nie, no po prostu trzeba ruszyć główką i zawsze się jakiś pomysł znajdzie, jak to podłączyć, żeby to działało. Tak, i tutaj widzę, że no, co najmniej jest to wszystko zakorkowane. Możemy to odkorkować w jeden sposób, ale w przeciwną stronę.
Ale wszyscy mimo wszystko jadą tutaj. Tak? O tak, będzie dobrze. I może to wam by pomogło, ale powinno pomóc. Tak? Przynajmniej powinno pomóc. Dobra, no zobaczymy, tak? Pożyjemy, zobaczymy. Póki co wszyscy. Mam jakiegoś mindfucka tutaj na skrzyżowaniu, może dlatego, że mi tutaj dałem więcej pasów. Tak, ja czasami bym chciał zrobić tego sygnalizację świetlną dla pieszych. Oni chodzą jak chcą. W sensie, ja sam jestem pieszy, ale no bez przesady. Ja aż tak nie chodzę tragicznie. Tak nie denerwuję ludzi. A, teraz to się stała dosyć ważna ulica, jak tutaj to podłączyłem. Odkąd ja to podłączyłem? No bo tu nikt nie skręca, wszyscy czekaj. Poczekaj, wytłumacz mi to, żeby proszę bardzo. Ci jadą głównie przed siebie, a ci jadą na tą główną ulicę. Okej, okay, coraz więcej ludzi będzie chciało korzystać tylko z tej ulicy. Świetnie. No dobrze, że pod szpitalem jest teraz trochę lepsze drogi. Tylko czemu tutaj to teraz tak wszystko stoi? No, bo tu jest duży, bardzo duży ruch. I pieszy, i w ogóle wszystko, i tramwaj. Tramwaj, co tu się dzieje? Tramwaj, wytłumacz się. Przepraszam bardzo, to jest skandal. Czemu tu, ile tych ludzi czekało na ten tramwaj? Full wypas, halo. Dobrze, trzeba tutaj dać więcej tramwajów, ewidentnie. Bo tutaj jest jakieś załamanie pogodowe. W dzisiejszym odcinku prawie nic nie zrobiliśmy. Dobra, zróbmy chociaż tutaj jedną dzielnicę. Jak jest w ogóle z tym naszym tym? No tu jak nie było ludzi, tak nie ma ludzi. I to jest dla mnie najsmutniejszą wiadomością chyba na dzisiejszy odcinek. Sterowiec. Może niekoniecznie. Jesteśmy już na plusie co do ludzi, ale może niekoniecznie sterowiec jeszcze. Chyba nie, nie, może jeszcze nie będziemy chodzić aż tak na wysokie obroty. Natomiast jeżeli chodzi o to, to tak. To tak, zróbmy sobie tu kolejną część naszego miasta. Tylko teraz tak. Na jaką ja tu zrobiłem odległość to? Sobie odmierzymy. 320. Ok. Odmierzamy odległość. 300. 120. Tak, mam jeszcze jedno skrzyżowanie do zrobienia dzisiaj. Zrobię je dzisiaj, tak? Jeszcze jedno jest do zrobienia i ja je dzisiaj zrobię. Tak, ulice, które mają podłączenie z autostradą, nie mają tramwajów. To już zrobiliśmy. Z tym się chyba już dogadaliśmy. Dobra. I tak, tutaj po drugiej stronie nie przewiduję czegokolwiek aktualnie, bo jest póki co ta stara fabryka i ona mi bardzo odpowiada, że tutaj jest. Czyli ona po prostu może być, tak? No, powiem to w ten sposób. Okej, okay, tak. Tak już ci się nie podobam, świetnie. Nie, no, bardzo źle. Co to ma być? Jak to ci się nie podobam? I dojazd do tej drogi, chyba to będzie to. No, nawet na pewno. Tak, to zluzuje korki, no bo będzie drugi wjazd do miasta, co nie? I to na pewno pomoże. To jest takie 100%, to jest dobry pomysł. Czekaj, tylko nie to. Był komunikat, że rok się skończył akademicki. A ja nie zobaczyłem go. Że też do niego nie da się jakoś wrócić. Rok akademicki widzę i skończył się, jest nowy. No, to tutaj nic się nie zmieniło. Dajmy sobie to. Proszę bardzo. I tutaj. Czekaj. Państwowa Wyższa Szkoła Rzemiosło. Poszło już na rzemiosło. I tutaj też jest popularny. Na wyższy poziom też trzeba poczekać. To w ogóle nie jest. Tutaj jest
Jest dosyć to przepełnione. To jest w ogóle ścieżka, nie wydawa. Dobra, zobaczmy, czy więcej zdobymy z tego naszego parku. A, zwiększył się przychód. To podnieśmy jeszcze, to może jeszcze będzie więcej zarobków. Może jednak oni jakoś płacą za wejście do parku, jeżeli nawet nic nie ma. Kto wie. No ma 30 minut odcinka, więc zróbmy tutaj faktycznie te zjazdy. Ten zjazd, ten tutaj, o ten, to ja zrobię już poza odcinkiem. Ale ja go zrobię, tak? Chodzi mi o to, że ja go zrobię, tylko już poza odcinkiem. A i tutaj trzeba to zrobić na zasadzie drogi gruntowej, bo inaczej to się nie wczepi ładnie. To... No niestety, czyli na zasadzie drogi gruntowej, to wam od razu wytłumaczę, po prostu autostrady lubią robić zawsze zakręty takie odjechane i czasami trzeba zrobić to właśnie tak, jak ja teraz tutaj to zrobiłem. O, gdzieś zielone. O, jest. Okej, okay, proszę bardzo i mamy wjazd. Ładny, piękny. Nawet byłby piękniejszy chyba, gdybyśmy wcześniej go już od razu do góry podciągnęli. Ale dobra, już nie będziemy tutaj przy tym kręcić. Jeden wjazd, bo on nie przewiduje zjazdów na drugą stronę, tak? Dobra. I tutaj sobie zrobimy wjazd oczywiście z powrotem na autostradę. Chyba, że nie będzie mi chciał wpuścić. Tu. Dobra, zrobił się w tym miejscu. To teraz na tej samej wysokości by się przydało zrobić to tu. I tutaj no tu nie będzie bata, bo tutaj będzie się na pewno to wykręcać, żeby tylko to nie poszło tak, jak ja bym to chciał zrobić. I tak, tutaj sobie musimy wyburzyć nawet to. I stąd tu. Droga gruntowa, cyk. Chociaż tutaj, czekaj, tu właściwie jakbyśmy to zrobili trochę z większym odjazdem, nie byłoby takie za nawet, bym powiedział. Dobra, to zróbmy to z większym odjazdem. Tu już mamy naszą kulkę zrobioną. Po angielsku to nazywają naudy, nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Te punkty, od których wiecie, tam się odbijają. To ma swoją nazwę, tam... Wiecie, po angielsku tyle się tutaj mówi, to jest straszna jazda. Z tymi. Dobra, widzę, że trzeba trochę jeszcze odjechać. Dobra, to sobie zróbmy cyk, cyk. Teraz będzie na pewno dobrze. No nie, no już jest już jak dla mnie bardzo daleko, więc musi być dobrze. Dobra. Tu sobie powiedzmy, że... A, bo tutaj jest za. No tutaj nie mam szansy, żeby to zrobić za. W takim miejscu, więc ja zrobię tak i tak. O, jest całkiem... No z lekkim wybrzeszeniem, ale już nie będziemy tutaj być wściwscy, bo tak to byśmy nic tutaj nie zrobili. Co nagle tutaj ten zakręt moglibyśmy poprawić. Dobra, to zrobię po odcinku. Zrobię to po odcinku, bo to trzeba poprawić, bo on jest zbyt ostry. On mnie się nie podoba. Dobra, to tak, to mamy podłączone, to tutaj też ma być podłączone. Zróbmy w tej samej hierarchii, jak to robiliśmy. Tak, i teraz tak. Jeden po środku jedzie, jedna ulica tylko. Okej. Okay. A poza tym to będą takie te ulice, dobra, niech będzie. No nie wiem, czy jedna po środku będzie. A jedna po środku. No jakoś mi to dłuższe się zrobiło. A, bo jest nieparzyście. Jedna wchodzi, druga nie wchodzi. A, bo tu jednej brakuje. W sensie jedna tu będzie tunel. Będzie przejeżdżać na drugą stronę, jak w przyszłości tam się coś pojawi. No, prawdopodobnie to kiedyś nastąpi, więc tu sobie zrobimy faktycznie ten tunel. I tutaj też powinien być tunel, więc też możemy sobie zrobić. Okej, dobra.
Tak jakby coś tu mamy zrobione i teraz tylko jeszcze dolną partię i możemy tutaj to wszystko zaludnić, bo popyt jest. A jak jest popyt, to znaczy, że trzeba z niego skorzystać. I teraz tak, tu jak widzicie jest miejsce i tu postawimy właśnie dworzec. Tak powinien w tym miejscu normalnie stać, a wcześniej się po prostu zastanawiałem, jak to zrobić i tutaj zobaczymy, ile będzie jeździć pociągów przez tą stację. Może nawet tu byśmy postawili, jeżeli by się zmieścił. Nie zmieściłby się. To jeżeli tu się nie zmieścił, to tutaj może po prostu zmienimy w jakimś miejscu. Jakoś trzeba to zmienić, żeby tu po prostu było więcej pociągów i jeździło na główną stację tej części. Ewentualnie nawet możemy tutaj postawić taki duży dworzec. Bo to chyba nie będzie nawet głupi pomysł, bo tutaj jest taki ruch pociągowy, że jakbyśmy postawili taki duży główny dworzec, to chyba będzie to. To chyba właściwie nawet będzie to. Stąd, czekaj, tak, tu nawet mamy, widzę, proste podłączenie. Bo pociągi są po tej stronie już. Czego się też nie spodziewałem. Ok, 35 minut odcinka. Dobra, i tutaj trzeba trochę wyrównać teren, żeby przejechało spokojnie pod. Dobra, teraz przejedziesz pod. Co nie? No. Tu z lekkim zakrętem. Ogólnie ta muzyka, nie wiem czy... Zaraz zobaczę, to jest HD Deep Focus. Jest bardzo relaksująca. Sprawdźmy, jakiego radia słuchamy. Tak, Deep Focus. Bardzo polecam wam to radio. Jak słyszycie, ja tutaj mogę sobie spokojnie siedzieć i się uspokoić. Dobra, mamy podłączenie tutaj do tej części. I tak zawsze może pod koniec odcinka nawet zaczynamy pracować. Nie wiem czemu, nie ma powiem czemu, bo nie wiem czemu. To tak, tu mamy ten budynek, ale tutaj jest to. I wszystkie pociągi chciałbym przepuścić przez ten dworzec. Który mi trochę to ułatwi sytuację. No, a ten tunel mogę zostawić już, bo tutaj jest ta szkoła, to już nie będzie, ale tutaj chcę przejechać pod tym. I to jest takie, że ja chcę. I ja to zrobię. Dobra. Czy to jest odpowiednia wysokość? O, to jest pytanie. Nie wiem, czy to jest... O, dobra, jednak się postawiło. Bo czasami są takie sztuczki, że niby tak, a tak właściwie to po prostu jest... Dało ci się dokładnie wymierzyć prosto, więc nic nie wbuduję, bo to jest dokrętych dróg. Czasami taki jest bug. Tutaj ładnie to było, ale się skończyło. Nic nie jest wieczne. Niestety. I tak, ten dworzec oczywiście jest poza, bez pociągów takich dalekich. I sądzę, że no, możemy poprzestawić sobie te pociągi. Dobra, i tutaj ten pociąg też. Ciach, ciach. Dobra. Ludzie się tutaj cieszą, a dokładnie. I możemy zacząć już tutaj to zaludniać. Jaki był patent? Handlu tu nie ma, okej, okay. Albo jest właściwie, ale tylko w tej części. To mogę go tutaj więcej dociągnąć trochę. Żeby nie było, macie handel i macie tutaj też tam jeszcze handel. Dobra, handel tam jest, jakby coś się może budować. Natomiast dookoła tych budynków są biura. Dobra, to my tu trochę zmienimy. Tu będą sklepiki dookoła tej części. Dalej tu będą biura od autostrady, żeby wyciszyć ją. Samego mam tutaj też nie wyciszę, to też mogę zaraz zmienić. I tutaj biura, żeby to wyciszyć. Tutaj też. Dobra, no i sądzę, że na całej reszcie mogę spokojnie dać, aby faktycznie się budowało to. I co po niektórych miejscach po prostu damy, żeby się budowały jeszcze sklepiki. Natomiast tutaj sobie damy dojście piesze. Bo mimo wszystko lubimy naszych ludzi i chcemy, aby mieli jakby coś, jakieś skróciki. Więc tu sobie damy to. Ludzie się widzimy, że zaczęli budować, co jest bardzo dobrą wiadomością. I zacznijmy ich tutaj dodawać też miejsca. Komunikację i całą resztę zrobię poza odcinkiem.
Żeby po prostu już to też nie trwało tak nie wiadomo ile, bo i tak jest długi odcinek, mi się wydaje. No, 39 minuta odcinka, więc akurat będzie odpowiednio długi, żeby go zakończyć. Dobra, tutaj w teorii moglibyśmy to nawet... Nie to. Nie chodziło, aby to wcisnąć. O. Jakby coś to trochę może nam tutaj dać więcej pola do popisu, chyba że się nie pobudzi z siatki, a nie chcę mi się już i pobudzać, więc niech będzie. A, pokażę wam tylko jak się pobudzę siatkę. Wystarczy budować jakąkolwiek drogę tutaj. Siatka się pobudza i się pojawia w nowych miejscach. Taka sztuczka. Ale trzeba ją pobudzić, bo ona się inaczej nie pojawi niestety. No ale jak już się ją pobudzi, to już to już tam będzie, będą z niej korzystać oczywiście. Tutaj, tu, no sądzę, że już jest dosyć dużo tych sklepików. Tu jeszcze mogę jedną żabkę wrzucić. No, żeby tu dało się wrzucić żabki, to byłoby to. A widzę autobus. A, żółty, myślałem, że już jakiś szkolny czy coś jeszcze. A to taki po prostu zwykły, żółty. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Tu powoli się ta dzielnica będzie budować, oczywiście, no bo wiadomo, to nie działa jakoś strasznie szybko. Ja się zajmę całą resztą, żeby to trochę lepiej wyglądało. Była komunikacja i ogólnie, drogi i tak dalej. I widzimy się już niedługo w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!